Śmierć Walerego Sławka. Niech nikt nie szuka winnych. Niech Bóg wszystko wiedzący przebaczy mi moje grzechy i ten ostatni. I wystrzelił. Pułkownik Walery Sławek w roku 1939. To samobójstwo może nie wstrząsnęło opinią polityczną II Rzeczpospolitej, bo czasy były trudne. De facto nastąpiło zerwanie stosunków polsko-niemieckich. W tym samym niemal momencie, paręnaście godzin wcześniej, Brytyjczycy udzielili publicznych gwarancji niepodległości Polski. Wydawałoby się, że groźba konfrontacji z Niemcami została odwleczona. Dlaczego Walery Sławek, pierwszy pomocnik, najbliższy współpracownik, najbardziej zaufany współpracownik Józefa Piłsudskiego, zdobył się na tak desperacki krok? Nie było powodów osobistych. Sławek, trzeba to wiedzieć, był człowiekiem krystalicznie uczciwym, krystalicznie czystym, który, cóż za dysonans w współczesnym świecie politycznym, nie czerpał żadnych najmniejszych korzyści z uprawianego zawodu. Szanowali go nawet przeciwnicy, z którymi potrafił być w miarę konieczności brutalny. W końcu jego trumnę potem na pogrzebie nieśli dawni towarzysze broni, ale później zajadli przeciwnicy, których sadzał do więzień z Polskiej Partii Socjalistycznej. Sławek był człowiekiem prostolinijnym, który mówił zawsze prawdę. Piłsudski pisał w dedykacji, bez kilka dedykacji znanych, które wypisał swoim najbliższym: pamiętam, ile razy w życiu mieliśmy na siebie rozdrażnione oczy. Sławek potrafił się spierać z marszałkiem. Zawsze. Bronić swoich racji. Był jego jakby sumieniem. Legendarny bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej, okaleczony ciężko w wyniku wybuchu przygotowanej w domorosły sposób bomby. Blizny na twarzy zostały do końca życia. Po roku 1918 był człowiekiem pozostającym początkowo w cieniu. Wybił się dopiero po roku 1926. Piłsudski wysunął go na pierwszy front walki politycznej. Był premierem Rzeczpospolitej. Był przywódcą głównej partii piłsudczykowskiej, bezpartyjnego bloku współpracy z rządem marszałka Józefa Piłsudskiego, bo taka była oficjalna nazwa tej partii. Był głównym menerem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, politycznym. Był człowiekiem, który żądał czystości w polityce, oczekiwał tej czystości. Był jednym z współtwórców Konstytucji Kwietniowej w roku 1935. Dlaczego się zastrzelił? Odpowiedź narzuca się jedna. Widział równie pochyłą, na jaki znalazła się polityka polska. Widział, że droga konfrontacji z Niemcami doprowadzi do zagłady państwa. Ze wspomnień Pawła Starzeńskiego, 3 lata z Beckiem. Gdy pociąg wiozący Józefa Becka dotarł do kanału La Manche, doszła do ministra Becka depesza o samobójstwie Walerego Sławka. Wiadomość ta zrobiła na nim wstrząsające wrażenie. Był ze Sławkiem związany więzami wieloletniej przyjaźni. Sławek zachodził nieraz do państwa Becków na partię brydża i tak się złożyło, że właśnie na kilka dni przed wyjazdem do Londynu był u nich. Tego dnia brydża nie było. Sławek zamknął się z ministrem i długo z nim rozmawiał. Już nie dowiemy się, jaka była treść tej rozmowy. Być może nie widział już możliwości uniknięcia tej drogi, czuł się współodpowiedzialny. Za to nie chciał patrzeć na ruinę swoich marzeń, na ruinę II Rzeczpospolitej. Tak tłumaczyłbym ten krok. Gwarancje brytyjskie. Francja była głównym sojusznikiem Polski, ale w 1939 roku nie jedynym. Polityka Francji, przypomnijmy, nie gwoli usprawiedliwienia, ale oddania sprawiedliwości faktom potwornie wykrwawionej po I wojnie światowej do granic możliwości biologicznych w istocie rzeczy. Ta Francja opierała się w swojej polityce międzywojennej na potędze Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była oficjalnie przynajmniej pierwszym mocarstwem świata do 1939 roku. Do 1938 roku Polska była postrzegana przez Brytyjczyków, jeśli to raczej niechętnie. Wiązało się to z tradycją dyplomacji brytyjskiej, która już na konferencji wersalskiej robiła wszystko,
aby oszczędzić Niemcy, no można było to robić tylko kosztem Polski. Anglicy Polaków nie znali, nie rozumieli, nie chcieli rozumieć. Sytuacja zmieniła się jednak pod koniec lat 30. Brytyjski przywódca tej doby, premier Neville Chamberlain, który wbrew powszechnie głoszonym opinią był moim zdaniem politykiem wybitnym, dostrzegał trudną sytuację, w jakiej znalazła się Wielka Brytania. Tradycyjna polityka Albionu, polegająca na utrzymywaniu równowagi na kontynencie europejskim, została zagrożona przez ekspansjonizm, przez rosnącą potęgę Niemiec. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do odebrania Niemcom mocarstwowej pozycji, co poniekąd było Wielkiej Brytanii na rękę. Próba rewizji zbyt daleko idących ustaleń wersalskich była sprzeczna z zasadniczą linią polityki brytyjskiej i wróżyła konflikt brytyjsko-niemiecki. Tyle, że Wielka Brytania, dzięki przede wszystkim rządom lewicy, lejberzystów, była kompletnie do wojny nieprzygotowana. Podobnie zresztą jak w nieco mniejszym stopniu Francja. Chamberlain, który widział groźbę wybuchu wojny, widział jej nieuchronność. Z punktu widzenia interesów brytyjskich, nawet potrzebę tej wojny dla Wielkiej Brytanii, rozumiał jednocześnie, że trzeba odwlec moment jej wybuchu. Dlatego też zdecydował się w 1938 roku, bo to w gruncie rzeczy jego postawa zadecydowała o tym, poświęcić Czechosłowację na ołtarzu uspokojenia, ugłaskania Hitlera. Ale ugłaskania nie na zawsze, tylko na pewien czas. To najpierw rozbierze, następnie anschlussie Czechosłowacji. Polityka brytyjska zaczęła szukać nowych punktów oparcia w Europie Środkowo-Wschodniej, punktów oparcia, na których można byłoby budować koalicję antyniemiecką. Wyboru tutaj nie było, bo ani Rumunia, ani Węgry nie dysponowały odpowiednim potencjałem, nie leżały na głównym kierunku geostrategicznym, pozostawała jedynie Polska. Nolens volens, Brytyjczycy musieli zatem rozpocząć grę o Polskę i grę na Polskę. To zbiegło się ze staraniami dyplomacji polskiej. Londyn w polityce polskiej też był dosyć mglisty i dosyć daleki w okresie dwudziestolecia. Tym niemniej w jednym z przedśmiertnych wskazań dotyczących przyszłości Polski marszałek Piłsudski przestrzegał ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, że na wypadek zagrożenia Polska powinna znaleźć sojusznika w Wielkiej Brytanii, powinna zorientować się na Londyn. To spowodowało, że starania brytyjskie nawiązania kontaktu z Polską zbiegły się ze staraniami polskimi. Zaowocowało to wydaną zgoła niespodziewanie i dość pospiesznie przez premiera Chamberlaina gwarancją dla integralności terytorialnej Rzeczpospolitej, w istocie rzeczy szybko przekształcono w żywy polityczny pakt i wojskowy antyniemiecki. Premier Chamberlain w Izbie Gminnej. Winienem powiadomić Izbę, że w wypadku jakiejkolwiek akcji, która wyraźnie zagrażałaby interesom Polski, wobec której to akcji rząd polski uważałby za sprawę swojej egzystencji stawić opór swoimi siłami zbrojnymi, rząd Jego Królewskiej Mości uważałby się do udzielenia pomocy rządowi polskiemu wszystkimi swoimi środkami. To w rozumieniu Becka miało powstrzymać Hitlera przed zaatakowaniem Polski. To w rozumieniu Chamberlaina, uwaga, bo to bardzo ważna rzecz, proszę państwa, miało skłonić Hitlera do zaatakowania Polski. Tu były sprzeczne interesy obu państw. Dla Wielkiej Brytanii było oczywiste i dla Chamberlaina, że Hitler rozpocznie niebawem wojnę. Zachód znalazł się w sytuacji podróżnych w saniach, za którymi pędzi watacha zgłodniałych wilków. Z tych sań kogoś trzeba było zepchnąć. Nie było mowy, aby Brytyjczycy posłużyli się tu Francją, bo upadek Francji groził bezpośrednio Wielkiej Brytanii. Obrona Francji była żywotnym interesem brytyjskim, obrona Polski nie. Dlatego słusznym jest twierdzenie Stanisława Cata-Mackiewicza, wybitnego wielkiego publicysty historycznego, że gwarancje brytyjskie dla Polski, ich udzielenie spowodowały bezpośrednio, przesądziły o decyzji Hitlera uderzenia na Polskę. W czasie powrotnej podróży z Wielkiej Brytanii do Polski minister Józef Beck zagadnął swego sekretarza Pawła Starzeńskiego. Panie Pawle, czy oni będą się bić? Będą. Już teraz muszą. Ale czym? Gdyby nie to, kto wie, jak potoczyłyby się dalsze wypadki.
Czy Polska powinna rozważyć niemieckie propozycje? Polska, związana układem sojuszniczym z Wielką Brytanią, musiała wejść w konflikt z Niemcami. O to chodziło Brytyjczykom, nie o to chodziło Beckowi, ale tak potoczyły się wydarzenia. Jak jednak w tej sytuacji zachowywały się inne państwa i na czym polegała kalkulacja ministra Becka? Była ona dość prosta. Beck uważał, że Hitlerowi należy powiedzieć stanowcze nie. Nigdy go nie napotkał na swojej drodze, jak sądził. I w związku z tym walnięcie niejako pięścią w stół pohamuje jego rozpęd, pohamuje jego zapędy. Ta kalkulacja była w istocie rzeczy słuszna. Znamy relacje bezpośrednio z otoczenia Hitlera, opisującą jego zachowanie po mowie Chamberlaina w Izbie Gmin, w której oświadczał o udzieleniu Polsce gwarancji. Hitler wpadł w furię, wpadł w wściekłość, co wtedy zdarzało mu się bardzo rzadko. Z całego jego zachowania, z oderwanych słów, jakie wyrzucał z siebie, można było odnieść wrażenie, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Ten atak trwał dziesiątki minut i w pewnym momencie Hitler się uspokoił. Rzucił tylko do obecnych w kancelarii rzeczy hierarchów ówczesnych Niemiec. Zgotuje im wobec tego diabelski napój. To powiedzenie oznaczało wszystko i było oczywiste dla ludzi znających politykę. Hitler po przełamaniu wielkich oporów doszedł do wniosku, że jedyną drogą zrównoważenia sojuszu polsko-brytyjsko-francuskiego będzie sojusz sowiecko-niemiecki. Będzie porozumienie z swoim śmiertelnym wrogiem Józefem Stalinem. Do jesieni 1938 roku stosunki polsko-niemieckie były więcej niż poprawne. Były bardzo serdeczne, kordialne, żeby nie powiedzieć przyjacielskie. Nie były to stosunki jednak sojusznicze. Polska i Niemcy nie wiązały żadne tajne umowy. Niemcy jednak miały ochotę wciągnąć Polskę w swoją bezpośrednią orbitę wpływów. Temu służyły wizyty Hermana Göringa, osobistości numer 2 w Rzeszy, nadzorującego politykę polską III Rzeszy. Temu różne inicjatywy Auswärtiges Amt, kierowanego od 1938 roku przez ministra Ribbentropa, wreszcie wystąpienia samego Führera. Hitler widział bardzo ważną rolę Polski w swoich planach. Całą konstrukcję polityczną, jaką sobie zbudował, opierał na Polsce. Polska miała mu w wojnie z Zachodem nieuchronnej. Co prawda nie w 1939, ale planowany gdzieś na 1942 rok mniej więcej w wojnie z Francją zapewnić spokojne zaplecze, osłonić od Związku Sowieckiego. Polska miała być w tej wojnie neutralna. Nie wymagał Hitler polskiego marszu na Paryż, a potem razem z Wehrmachtem wojsko polskie miało maszerować na Moskwę. I ten aksjomat załamał się w ciągu kilku miesięcy na skutek upartego, stanowczego, coraz bardziej zdecydowanego i kategorycznego sprzeciwu Polski. Polska powiedziała na tą propozycję nie. Bo w gruncie rzeczy wszystko inne, i korytarz, i Gdańsk, były dodatkiem, czy może nawet probierzem lojalności Polski wobec najważniejszego przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego, który obligował Polskę do takich, a nie innych działań politycznych i w gruncie rzeczy wejścia w niemiecką orbitę wpływów. Co to oznaczało dla Polski? Wolne miasto Gdańsk ze swoją 400-tysięczną mniejszością niemiecką, to oczywiście żart, było to miasto niemieckie, Polaków tam było z 10%, nie wchodziło w skład Rzeczpospolitej. Jego strata z punktu widzenia interesów Rzeczpospolitej była nieistotna. W ogóle nie była stratą. Myśmy mieli Gdynię. Gdańsk nie był nam potrzebny do życia w tym układzie geopolitycznym. Powtórzę jeszcze raz, nie wchodził w skład państwa polskiego. Korytarz, czyli eksterytorialna autostrada, linia kolejowa przez Pomorze mogła być nie tyle dolegliwością, co znakomitym źródłem dewiz i prosperity gospodarczej. Budowa sama, gigantyczne jak na ówczesne czasy przedsięwzięcie komunikacyjne, doprowadziłoby do rozkwitu całego regionu, opłaty z tranzytu byłyby wysoce opłacalne. Zatem to nie naruszało w żadnym stopniu suwerenności Polski, wbrew temu, co można sądzić. Hitler wtedy nie chciał ani Pomorza, ani Wielkopolski, ani Śląska, centymetra skrawka ziem polskich. Chciał Polski lojalnej, chciał Polski, która wprzęgnie się w jego planach. Hitler pokładał wielkie nadzieje w Polsce. Z jego punktu widzenia Polacy go zdradzili i zawiedli. Stąd, na to warto zwrócić uwagę, zażarty, wręcz chorobliwy antypolonizm Hitlera, ale którego datę narodzin możemy bardzo dokładnie określić. Jest nią koniec kwietnia 1939 roku. Przedtem nie było go ani śladu.